Wiesz co, zajmuję się okiełznaniem emocji. Każdy przyzna, że emocje są jak ogień, tak? To znaczy mogą spalić, zniszczyć. Podejrzewam, że każdy z nas może pokazać takie fragmenty w swoim życiu, gdzie te emocje nie źle mu przypaliły cholewki. Ale z drugiej strony dobrze wiemy, że ten ogień robi dużo dobrego, tak? No bo dzięki temu, że człowiek ujarzmił ogień, to przestał się bać zwierząt, a rozświetlał sobie ciemności, ogrzewał się, no i to, co jest też bardzo ważne, posiłkował się nie tylko sushi, ale także makami i innymi wspaniałościami, pieczonymi na grillu. No więc to, co ja robię, to pokazywanie, w jaki sposób można zarządzać emocjami. Żeby to nie emocje tobą zarządzały, ale żebyś ty zarządzał emocjami. W jaki sposób zrozumieć neurobiologiczną naturę emocji i chemiczną naturę emocji, a dzięki temu potrafić kontrolować nieokiełznane wybuchy, a jednocześnie używać emocji do tego, do czego zostały stworzone. Emocje to naturalne źródło energii. Są takie dopalacze. To są hormony, które powodują, że o godzinie 14, jeżeli coś robisz i przepełnia cię pasja, to ty masz w dalszym ciągu fajną energię. Jeżeli robisz to tylko rozumowo, tylko dlatego, że to jest twoja praca, którą szanujesz, no ale to nie jest żadna miłość, no to wtedy jeden Red Bull, druga kawka, trzeci jakieś sprawy. No i innymi słowy, jeżeli robisz coś, ale robisz to coś z dobrymi emocjami, no to masz więcej darmowej energii z ciała. Zaufanie to jest emocja wyższa, czyli taka korona emocji. Zaufanie siedzi w płatach przedczołowych, czyli tutaj, gdzie siedzi cała nasza osobowość i cała nasza edukacja, wszystkie książki. A zaufanie to jest proces długoterminowy, ale przez to bardzo trudno go zniszczyć. Aby jeżeli zaufanie w biznesie, polega na tym, że ja ufam, że druga strona chce dealu win-win. Ja wiem, to zaufanie jest szczególnie ważne w kulturach wschodnich. Ty dużo jeździsz i sam dobrze o tym wiesz. Zaufanie jest bardzo często ważniejsze nawet od sukcesu netto finansowego. Takie zaufanie tworzy się małymi kroczkami, tak? Ja widzę szereg możliwości, gdzie mój partner biznesowy mógłby wykorzystać sytuację, bo widzi, że na przykład ja jestem słabszy, albo widzi, że ja jestem zdesperowany i nie jestem w stanie mu odmówić. No i wtedy ja go obserwuję, czy on mnie przyciśnie i wykorzysta sytuację, czy też potraktuje mnie partnersko. Jak mnie przyciśnie i wykorzysta sytuację, no to powiem nothing personal, business is business, ale wtedy nasze relacje będą wyłącznie transakcyjne. Natomiast, czyli kto da więcej, ten będzie ze mną pracował. Natomiast jeżeli ja zobaczę, że on nie wykorzystał sytuacji, tylko potraktował mnie partnersko, to wtedy ja zbuduję z nim identyfikację albo internalizację. To są dwa najwyższe poziomy zarządzania. To jest tak jak w wychowaniu, tak? Jeżeli masz zaufanie do dziecka, to powiesz: ja nie chcę cię kontrolować, ja ufam, że ty nie będziesz pił alkoholu, zanim wsiądziesz do samochodu. Ja ci wierzę. Jeżeli zrobimy inaczej, ufać znaczy kontrolować, tak? I ja będę sprawdzał każdą możliwą sytuację, czy on pije, czy nie, będę miał szpiegów wśród jego kolegów, zainstalowane kamery w samochodzie, no to wtedy ten mały człowiek wejdzie w jakąś taką grę razem ze mną, czy przechytrzy tatusia, czy nie. Natomiast jak ja powiem: synu, ja ci ufam, to w tym momencie ja zacznę uderzać w jego wyższe wartości, tak? I jemu samemu będzie niewygodnie je przełamać. I będzie mówił: no kurde, mój ojciec, no dobra, no nie mogę mu tego zrobić. Bardzo potrzebujemy zaufania, tylko że zachodnia cywilizacja tego zaufania się dopiero uczy. No to jest to zarządzanie smart power, tak? We wschodniej cywilizacji zaufanie jest podstawą. Zaufanie, lojalność jest podstawą. W Japonii, w Chinach, jeżeli raz jeden zawiedziesz, to już ci nikt nie da drugiej szansy. Za to, jak nie zawiedziesz, to zawsze będą cię wspierać. Tymczasem w zachodniej cywilizacji, uosobianej przez bezwzględność You're Fired Donalda Trumpa, zaufanie jest czymś umownym.
tak? Hej, liczy się transakcja, liczy się deal, nothing personal. Na szczęście bardzo uczymy się. Tutaj wiele pomaga wszystkim Simon Sinek, który mówi o tym słynnym why, a od why jest już bardzo niedaleko do zaufania. Ja pracuję w firmie, gdzie wiele rzeczy opiera się na zaufaniu, przez co ja czuję się nagrodzony, no bo jeżeli mój szef daje mi zaufanie, ufa mi, nie kontroluje mnie non-stop, tylko daje mi kredyt tego, że dobrze zrobię, to ja tym bardziej będę się starał, żeby go nie zawieść. Także uczymy się, idziemy w dobrą stronę, powolutku, ale nieustająco. Dowiedzą się, w jaki sposób formułować komunikaty zgodnie z harmonią mózgu. Tak? To znaczy, od czego rozpoczynać komunikat, co powinno być w środku, a co powinno być na końcu. Dowiedzą się oprócz tego, w jaki sposób przyciągać talenty do swojej firmy dzięki Smart Power. A te talenty i milenialsi są niezwykle łasi na smart power. Smart power to znaczy zarządzanie nie tylko za pomocą wynagrodzenia, ale także za pomocą wartości. A jedną z tych wartości kluczową jest zaufanie. Serdecznie zapraszam.